Cześć, siemanko, witajcie. Witam was w kolejnym vlogu, a w zasadzie w pierwszym vlogu w tym roku. Mamy dzisiaj 28 stycznia roku pańskiego 2023. Będę dzisiaj woził, słuchajcie, sobie obornik z płyty na pryzmę. Ale pierwsze co, no chciałem wam pokazać, bo już dopytujecie, czy 60-tka naremontowana. Otóż właśnie naremontowana. Wszystko porobione, zostały zrobione hamulce, jak wam mówiłem. Silnik, to co wtedy tam zdechło. A przy okazji jakby pokażę wam, co sobie zamontowałem, żeby naprawdę gdzieś usprawnić. I chciałem was zapytać, może mi poradzicie, gdzieś tam pomożecie w tym, gdzie znaleźć takie szyby, bo tych kabin, to jest Koźmin, tak? To jest kabina Koźmin. Numer fabryczny 4499 i się nazywa, rok produkcji 2004, typ kabiny C360B PPH Henmar w Koźminie. Szły różne typy, na internecie szukam, gdzieś tam nie mogę znaleźć, przeważnie są szybki takie mniejsze w innych wersjach, które wychodziły, ale zwróćcie uwagę, że ta szyba ma tutaj takie jedno załamanie i drugie małe załamanie. Intenskos. Może ktoś z was gdzieś kupował, mi poradzi, gdzie takie coś dostać. Oczywiście 60-tka zalana płynem, żeby nie było. Żeby nie było. No i z tyłu też szukam tej szyby. Na spokojnie trzeba znaleźć i zamontować, żeby tutaj na komputer, jak już pójdzie w paszowóz, mi nie leciał śnieg i tak dalej, deszcz. To jest raz. Na razie musimy ją, słuchajcie, trochę dotrzeć. Tak. Światełka przy okazji tam były generalnie, ale poprawiliśmy. No i zobaczcie, teraz tutaj błysnąłem. Takie ledy sam, że tutaj zategował. Tomek mi zamontował te ledy. Teraz będziemy sobie świecić, czy przy owijaniu sianokiszonki gdzieś tam, czy przy jakimś pryskaniu, czy paszowozie, jak mocno zachmurzone w oborze, sobie ładnie można będzie te ledy wrzucić. Chciałem mniejsze. Nie czytałem tych rozmiarów, przyszły takie duże. Myślę, że w niczym to nie będzie przeszkadzać, a wręcz pomoże. Także taka ciekawostka. Szukam takiej szyby, znalazłem dwa wymiary w sumie i żaden z nich nie był tutaj według tego, co ja mierzę, nie pasuje. Podałem wam typ kabiny, więc jeżeli ktoś będzie w stanie z was pomóc i podpowiedzieć, gdzie mogę taką właśnie dostać szybę, choćby mi, to jest tam niepotrzebna, tak? Przewiew ze sobą, ale tył bardzo bym chciał kupić, no i oczywiście bok też by się przydał, tak? Żeby wszystko miało ręce i nogi. Także, oto widzicie, tu 60-tka teraz tak sobie będzie świeciła, jeszcze jak szybę założymy, to w ogóle będzie bajka. Ale oczywiście, no, trzeba ją drasnąć, żebyście posłuchali, jak chodzi, bo jak się weźmiemy za gnój, czy tam obornik, jak kto woli, czy w ogóle coś tam, jak już inną nazwę. No to będzie kilka tematów, o których chciałem wam powiedzieć sobie i co będę robił, co planuję i jak to wygląda. Tutaj zobaczcie, mamy włącznik tych światełek. O, z tyłu, zamontowany tutaj. Zobaczymy, czy nie jest na biegu. Raz. Stała sobie dzień czasu. Zimna. Mamy minus jeden w zasadzie. Załączymy, pokażę wam, jak świecą. Aż się odbija, zobaczcie w tym. Wieczorem będzie efekt. Teraz tego nie będzie widać, ale zobaczcie, że to przyniesie na pewno pożądany efekt. Nowy elektromagnes, bo coś tam przerywało. No i nowy kran, najważniejszy, nowy kran. Chodzi aż cyka, na razie. Zobaczymy, słuchajcie, bo wiadomo, wyłączamy sobie, wiadomo, że musi to wszystko się dotrzeć. Mogą gdzieś jakieś wycieki małe być na silniku. Więc wydaje mi się, że później to zlikwidujemy, żeby coś się pojawił.
Teraz możemy troszkę gazu dodać, chwilę pochodziła. Tak to wygląda, słuchajcie. Piąknie, kontrolka od smarowania się nie świeci do tej pory jeszcze. Zobaczymy, za ile się zapali. No, zimny olej to też gęściejszy, wiadomo. Jeszcze nie świeci. O, teraz dopiero. Pompa poszła nowa, wiadomo. Gdzie się wymienia przy takich rzeczach. Nowe tutaj przewody daliśmy, bo były popękane też odpowietrzniki. Także szczęki, tłoczki i bajka. Jeździ, skręca, hamuje, lampy świecą, ale nie trąbi niestety, bo gęsi lecą. Oba hamulce elegancko hamują. O, miejscu stają, także pompki też nowe, wiadomo. O, jakąś śrubkę Tomek zostawił, nie wiem od czego. I tu jakaś zacna, 10,9. No dobra, słuchajcie. Co? O tym powiem, co będę chciał zrobić za chwilę, jak będziemy ładować w nój, tam będzie chwila wolnego. Chciałem wam tylko zasygnalizować, że 60 już jest w pełni sprawna. Może coś nagramy wieczorem, jak włączę te LEDy, jak to wygląda, jak to świeci. Czy tam przy jakiejś pracy wam wtedy na spokojnie pokażę. Widzimy się przy łaborniku. Witam was serdecznie w dalszej części vloga, błotnego vloga. Bo jak widzicie, to jak powiedziałem wam wcześniej, ładujemy sobie obornik na z płyty na pryzmę. Właśnie. I teraz co? Jest kilka rzeczy do poruszenia. Nie wiem, ile dzisiaj zdążę poruszyć, żeby vlog nie był za długi, ale jest kilka w sumie ważnych rzeczy. Dlaczego błotny vlog? Właśnie dlatego, słuchajcie, że to też dotyczy się trochę zmian klimatu. Nie wiem, jak pamiętacie, dawniej miesiącami błotnymi, ja też pamiętam, i nie było takiej mechanizacji, to była jesień i jakaś tam wiosna, nie? A teraz te miesiące błotne zaczynają się na jesieni, kończą się późną wiosną. Stąd te błoto, zobaczcie, widzicie, jakie tutaj mamy wszędzie. I co dalej wam wspomniałem o inwestycjach, to będzie planowane, żeby... Chcę wylać beton, wykorytować wszystko, wylać beton sobie od wjazdu, od domu, tutaj aż po obornik do ładowania, miejsce na samochody, miejsce na podjazd do mleka i tak dalej. No bo już nie daję rady, robiłem wszystko, nawoziłem żużel, jak to nazywają, czy szlakę, nawoziłem piaski, jakieś kamienie, które tu jest i glina pod spodem, wciskały się do środka, słuchajcie, po prostu jak w Snickersa, i to nie ma żadnego sensu, zostaje nam tylko beton. Plany były ambitne i plany zostały na razie ambitne. Sami wiecie, że cena mleka, no niestety, spada i będzie na razie spadać w dół. Oczywiście to jest zmowa czyjaś tam, bo inaczej tego nie odbieram. To zawsze takie rzeczy są jakby czyjąś zmową. Czy to danego kraju, czy to danych ludzi. Z tego, co mi doszły słuchy, już mleko sprowadzane jest z Ukrainy. Półtusze wieprzowe te z Ukrainy, także rząd twierdzi, że nie ma żadnego z tym zrobić, czyli ktoś wziął za to pieniądze. Ja to tak odbieram. Automatycznie przechodzimy do punktu, w którym podpinając paszałos powiedziałem, że wszystko zostało powiedziane. Nie wszystko zostało powiedziane, słuchajcie, to jest kolejna sprawa. No myślałem, że to się jakoś uspokoi, że coś się zmieni. Nadal tutaj strajkujemy, czy nawet jako agrounia, ale nic się nie zmienia. Ktoś o pieniądze, więc tego nie zmieni. Pomagamy tak naprawdę nie Ukraińcom, tylko firmom, których tam pakiety większościowe mają Holendrzy, Niemcy, nawet większość z Arabii Saudyjskiej, generalnie Arabów. Czyli oni dali jakieś łapówki tym naszym skurwinom, bo to inaczej tego nie nazwę. I ci nic nie zmieniają, tylko doprowadzą swoje gniazdo, swój kraj, swoje rolnictwo do upadku, żeby własną korzyścią kilkudziesięciu osób, bo to na pewno jest jedna osoba, no może kilkuset własnych jakby, słuchajcie, zysków. Co za tym idzie, co chodzi o zboże, nie tylko doprowadzają do upadku
rolników, ale głównie rolników lub rolników przedsiębiorców lub samych przedsiębiorców też nawet. Powiem to na przykładzie firmy, która obok nas prężnie działała i prężnie, do tej pory prężnie działała, w miarę prężnie, ale na dużą skalę. Nie będę mówił nazwy, żeby nie robić reklamy, bo antyreklamy, ci co bliżej się domyślą, do tej pory są ludziom winni, firmom, ludziom kwoty po 100, 200 tysięcy, 300 tysięcy, są to miliony. Są to grube miliony i nie wiem, czy ta firma nie upadnie, bo płaciła sam odstawiałem do tej firmy kukurydzę tylko przez Patryka. Ogólnie więc Patryk mi zapłacił i tutaj akurat moje niebezpieczeństwo minęło, ale wielu z Was na pewno jeszcze pieniążków nie odzyskało do tej pory i współczuję Wam z tego tytułu, no bo zwłaszcza osoby, które nie mają jakichś tam hodowli zwierzęcej, która już przestaje się powoli opłacać, te osoby pewnie też, jak każdy z Was, mają inwestycje, kredyty do zapłacenia i chciałby sprzedać zboże w godnej cenie, chciałby odzyskać pieniądze za chwilę mokrą kurtę odstawioną, a tutaj okazuje się, że niestety no nie bardzo. I bank, czy ktoś nie poczeka, po prostu wyślę Wam komornika. I tej firmie już słyszałem, że też grozi upadłość. O, to jest potężna firma. I tam są setki tysięcy ton skupowane. Różnych rodzajów zbóż, rzepaku i tak dalej. Także też przedsiębiorcy cierpią na tym całym zagmatwaniu pseudo pomocy Ukrainie. Zawsze szuka się, mam wrażenie, słuchać jakiegoś pretekstu do czegoś. Tak samo jak Stany Zjednoczone chciały przystąpić do wojny, szukały pretekstu i znalazły. Tak samo na przykład szuka się pretekstu, żeby pomóc komuś, a przy okazji zarobić dla siebie potężne pieniądze. I tutaj właśnie to ma miejsce. Nie wiem, rozmyślam sobie, bo tych rzeczy, które mam powiedzieć, chciałem, jest mnóstwo. A, jeżeli chodzi o krowę, słuchajcie, nadal czekam z niecierpliwością na moją rozprawę w sądzie. Czekam. Czyli zobaczcie, tylko się odwołałem, to rozprawa. Rozmawialiśmy w grudniu przed świętami z życzeniami i też Wam nie miałem nic do powiedzenia, tylko to, że czekam. Także nadal już minęło prawie 2 miesiące, czekam. No miesiąc, no gruby miesiąc minął, czekam. Z niecierpliwością, co się stanie z moją sprawą. Normalnie jak żołnierze wyklęci ta moja krowa. Gdzieś tam będzie wspominana jakiś tym chyba. Jakiś może pomnik ktoś jej postawi, bo to już są hece. Zbyt dużo, słuchajcie, jest spraw, o których Wam chciałem powiedzieć. Są też te sprawy właśnie dotyczące nowych dopłat, ale to może inny odcinek na to poświęcę, no bo tam naprawdę już będą teraz wkrótce nas czekały takie sajgony, takie rzeczy. Robienie zdjęć w do agencji, ale to pewnie w innym razem, bo teraz się z tym wszystkim nie zamknę. To jest raz. Druga sprawa. Będę chciał Wam pokazać, jak wyglądają zboża o zimę po tej właśnie takiej pseudozimie. Jak to wygląda? Spotkałem się z gościem, który siał pszenicę o zimą w styczniu, więc wszystko jest możliwe. I teraz co jeszcze? Co jeszcze jest ważnego? Ważnego jest, no, traktor naprawiony, to Wam powiedziałem. A, będzie promocja w BASF-ie. Wyczaiłem, także spore benefity, spore zwroty na konto za zakupy oprysków. Bodajże tam chyba wchodzą ochrony grzybówka. No ale to powiem też Wam w osobnym filmie. Niestety z sytuacji jakby, słuchajcie, prywatnych nie mogą być na polakże premiery. No bo czasami gdzieś tam się coś posypie i no nie da się po prostu pewnych rzeczy rozwiązać. O, widzicie, a tu pełne błoto. Ja tu się złota smucę. A tutaj, słuchajcie, sąsiad słyszy, odpali układa. No, gitara może dla niego, to jest fajnie. I o właśnie, to co widzicie. No mam tutaj... Nie będę pokazywał, kto dzwoni. Facebooka założyłem w sumie tak dawno, niedawnego czasu. I tam staram się dodawać wszystkich Was widzów, którzy oglądacie mnie i tak dalej. Kacper, do siebie mówię. Kacper K. Jeszcze inna osoba. No,
dodaję was sympatii i tak dalej. Także nie dzwońcie do mnie na Messengerze, bo to dodaję automatycznie. Założyłem tylko Facebooka z tego tytułu, bo mi skasowali Messengera, potrzebowałem go. Nie dzwońcie do mnie o godzinie 22, 23. Gdzieś tam z zapytaniem, czy to jesteś ty, czy to nie jesteś ty. Tak, to jestem ja. I bardzo fajnie, że oglądacie i łapkujecie, no ale no też chcę mieć życie prywatne i jeżeli będę miał możliwość, to oddzwonić albo napisać, to na pewno się odezwę. To jest kolejna sprawa. Czyli co, zboże mamy już ogarnięte, tak? No niestety. A chciałem właśnie jeszcze takie pytanie wam zadać, bo posta sobie wrzuciłem na Facebooka. Skoro Unia Europejska wprowadziła nam, słuchajcie, robale do jedzenia, więc mam do was takie pytanie. Czy jeżeli będziemy mieli wołka, czy tam innego jakiegoś robaka w zbożu, czy ja wtedy mogę sobie droższe pieniądze za niego chcieć, no bo to już jest te białko dodatkowe jakby i te parametry konsumpcyjne by się zwiększyły, bo tego białka będzie sporo więcej i czy to nam da lepsze parametry i lepsze pieniądze? No, z robakami myślę, że tak. Myślę tak. Jedzie już tutaj kolega po następne załadowanie przyczepy. Na pewno nagram następnym razem. Teraz spokojnie papieroska będę chciał zapalić w tym moim błocie. Kurde, może bota eksportować albo muchy. A tej gospodarki to będę chciał zrobić. Także tutaj może dzisiaj 60 jeszcze pojedziemy, może coś nagramy. Nie chciałbym, żeby było nudno, słuchajcie, bo tak siedzę w ciągniku i pierdzielę farmazory. Dobra. Widzimy się za chwilę. Gdzie poszysz? Dwie czteroośki. Pod spodem są kamieni, bo nawet aż skrzecze, nie? Kamieni. I później czteroośka piasku. No ale niestety przy wjeżdżaniu przez ileś lat robi się coś tu właśnie takiego. Jak zamarznie, to jak asfalt. Wracając do tematu, słuchajcie. Chciałem was przestrzec troszeczkę, no bo jeżeli będziecie inwestować sobie za szybko, bo mleko drogie, bo to można coś zarobić, tak kukurydzę parę złotych się zrobiło, no zarobiło się, ale co, za chwilę tak was pokażą, że teraz ktoś wam nie wypłaci, a ministerstwo radośnie wam powie, że musicie wziąć, znaczy nie musicie, możecie wziąć kredyt z dofinansowaniem i co na tym zarobi? Bank i banki, a nie wy. I będziecie się musieli prosić kogoś, żeby się ratować. Także te inwestycje wasze, żeby były przemyślane naprawdę na spokojnie. Bo ceny maszyn tak poszybowały, że to się nie mieści po prostu w głowie i ceny tego wszystkiego są kolosalne. Jeżeli ktoś z was ma czym pracować i po prostu kamienie szczęczą pod nogami. I rozsądnie to robi nie tylko dlatego, żeby sąsiad widział, no to proponuję na razie zobaczyć, co się będzie działo i żeby tego z tym wszystkim nie przesadzać. Zobaczcie, pryzma się nie grzeje, bo śnieg leży na całej pryzmie i nigdzie nie ma odparzalic, także folia się sprawdza. Tylko to błoto się nie sprawdza. Jechałem tam dalej zobaczyć, także chodzi o pszenicę, tu asory jest. No to krety znowu ryją. Ja wiem, jak te zwierzęta funkcjonują, jak wam powiedziałem. Mrozu zero. Gdzieś tam poplony na razie facelia nie umarła. Saladera widzę, że bardziej. No i dziki po tej ryją, po tych polatkach, po tej kukurydzy, tak? Nie? Kurde, zimno w nogi zaczyna się robić. Jednak minus 4 w nocy nadają, także. Także tu jest przyszłość, słuchajcie, tu jest przyszłość, tu jest. Zobaczcie, jak wszystko się opuściło. Murek mam tutaj. Tutaj zobaczcie. Tu jest przyszłość, tu są pieniądze. To są pieniądze, nie wiem, nasze koncerny nie bardzo są opuszczać. Moszczyk już przychodzi gdzieś tam. Nie mam zaufania niestety do tych nawozów z Tadżykistanu, bądź innego takiego. No ale przychodzi Moszczyk ponad po 3,5 tysiąca. Lub coś koło tego. Ale z jednej strony jesteśmy szczęściarzami. Ci z nas, którzy mają hodowlę, zobaczcie, jaki to jest towar. Piękna ścianka. Wspinaczkę można poorganizować na ścianie gnoju. Coś miałem wam jeszcze powiedzieć, ale mi się zapomniło, że tak powiem. Jeżeli mi się przypomni, to na pewno wam o tym powiem.
dogram gdzieś sobie tego vloga na spokojnie. Tak samo uważam, że węgiel na węglu, tylko państwo zrobiło pieniądze. Zaczęło dostarczać ten węgiel z Kolumbii po 1900. Nagle wszystkie węgle spadły i można kupić na wolnym rynku po tyle samo, a nie po 4000. Także sami pozwalamy robić się w chuja, że tak brzydko powiem. Czy te media społecznościowe nam pomagają, czy raczej nie pomagają? Ciężko określić. Nie. Jeszcze może jedną rzecz wam przypomniało mi się właśnie, jedna z tych rzeczy, które chciałem wam poruszyć. Słuchajcie, chodzi o dofinansowanie o fotowoltaikę. 150 tysięcy, która wkrótce wchodzi, za dwa dni, może już film wyjdzie. I teraz warunkiem założenia z tej fotowoltaiki dofinansowania 150 tysięcy, chyba do 50 kW, jest magazyn energii. Jak to jest w blok ekipie? Uważam, że na dom sam magazyn energii może nie jest taki zły, ale na gospodarstwo duże, gdzie jest, moce są duże wymagane, ten magazyn energii może się chce wsadzić w... Nie wy, oni mogą sobie wsadzić w dupę i należy to po prostu olać, bo te moce będą niewystarczające na wasze mieszalniki, śrutowniki, albo bardzo krótko będą działały, więc ktoś nakupił bądź i chce sprzedać, chce komuś wcisnąć ten magazyn energii, bądź po prostu słuchajcie, ktoś komuś dał w łapę, żeby ten magazyn energii wyprzedać. Także jeżeli chodzi o tutaj, próbowałem wziąć sobie na przykład okręt podwodny, który tak naprawdę, stara technologia, to się powie, no stara, ale ile miał tych baterii, żeby on się przez 10 godzin tylko poruszał. Więc nasze magazyny energii, sam napaliłem się, planowałem, złożę, zrobię sobie fotowoltaikę, założę, to ktoś mi dofinansuje. Chyba przestuduję to dokładnie, bardzo dokładnie mu się przyjrzę, ale na 80% jestem przekonany, że tego nie założę. Z tego prostego powodu, że można jeszcze założyć fotowoltaikę, jeżeli ktoś was zaspał, nie ma pieniędzy, bo z innych przyczyn, na starych zasadach, przez duże firmy, które wykupiły zakłady energetyczne. I to się chyba da i to bez dofinansowania lepiej wyjdzie, niż ktoś ma założyć się złościć, że mu to po prostu nie działa, a wydał dużo pieniędzy i jeszcze będzie musiał to trzymać przez ileś lat. Także proponuję, żeby się bardzo wnikliwie z tym wszystkim zapoznać, zanim złożycie wniosek o zakładanie tej fotowoltaiki z 50% magazynem energii, bo to będzie chyba dramat. Moim zdaniem będzie to dramat. Ja się z wami żegnam, bo jest mi cholernie zimno, już mróz idzie, a musimy ładować ten gnój. Jeżeli coś mi się przypomni, to dotrę w wolnym chwilę. Także. Jak się go poli? Takie jest pytanie, bo tu jeden zadał takie pytanie. Słuchaj to. Słuchajcie, będzie następowało docieranie 60-tki z Robertem, bo ja nie mam czasu, bo ten jest zalanem. Będą docierać 60, będą sobie jeździć drogą bezczynnie, chociaż sobie pomyślałem, że w sumie mogłem zrobić to czynnie, podłączyć agregat prądotwórczy, nie se chodzi i to chociaż prąd bym miał, a nie wyczerpał paliwa na darmo. Ale by stał tylko w jednym miejscu, nie? Ale agregat prądotwórczy daje duże, aż za duże obciążenie. A za duże obciążenie. Także słuchaj tak, startujcie, ja czekam na was na odpowiedzi na szyby. Może ktoś mi doradzi. Robert startuje do tyłu i sobie jeździ bezczynnie, nie wiedząc po co, nie wyjeżdżając oczywiście na asfalt. A lusterka wkrótce się założy. Błotna 60. Robert! Jak wyjedziesz, to błyśnij nad niej światełkami z tyłu, żeby to było, nie? O, panie! Wyłącz! No i dobra. Chłopaki docierają sprzęt. Powiedz, żeby nie było oszczędnie. A my działamy dalej sobie tutaj, słuchajcie, w naszym błocie. Z naszym obornikiem. Z długimi rzeczami.